Jan Paweł II cały czas jest dla mnie bliski, został w mojej pamięci. Nie jest coś takiego, że go jakby umarł 12 lat temu, że już o nim się w ogóle nie pamięta, tylko właśnie przez to, że jestem stypendystką, to bardzo dużo o tym pamiętamy. Plus no, cały czas się przewija w naszym życiu. Wszędzie są jakieś jego myśli i nawet osoba niewierząca no jakby nie będzie miała problemu z tymi jego myślami, ponieważ są takie rozwijające. Na przykład wymagajcie od siebie, nawet chociażby inni nie wymagali, tak? To motywuje i daje do działania. Jan Paweł II chyba najbardziej zwraca uwagę właśnie na przebaczenie, żebyśmy, no, wybaczył jakby swoje osoby, która chciała go zabić, tak? Plus jego bardzo ważną wartością chyba było jakby miłość do drugiego, bliźniego.